Witam serdecznie na dzisiejszym odcinku. Dzisiaj chciałbym przedstawić mój nowy nabytek i prześwietlić jajka u nimf. Nowy nabytek to już mówię, samiec, to jestem z żółtą głową, to jest samiec normal. I samica ta perłowa taka, no tak koło niego to jest. To jest właśnie ta parka. Kupiłem sobie ją i samica była z jajkiem. I dzisiaj właśnie przychodzę do woliery i patrzę, a samica zniosła jajko. No zniosła na patyku, zniosła na ziemię, no jajko się oczywiście rozbiło. No ptaki są nowe, więc nie wiem, może nie wiem, no tak zmiana woliery, no i samica nie wiedziała, gdzie znieść jajko, czy no tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że drugie jajko to zniesie w budce. No siedzą tak koło siebie, więc no, więc tak, wydaje mi się, że to już może połączyły, no zobaczymy. I chciałem prześwietlić jajka. Kupiłem też dzisiaj nową budkę. Aktualnie są w niej zrąbki, ale ale dam troty. No. Tutaj mam właśnie te jajka u tej pary. I te jajka chcę prześwietlić. Samica zajdź, no zajdź. O, dobra. Tylko nie wiem, gdzie dam latarkę, żeby to prześwietlić. Może do tej budki chyba. No, będzie najlepiej. Dobra. I mamy pierwsze jajko. I to jajko, mam nadzieję, że widać, jest zalężone. No, tam się rusza młody. Nie wiem, czy to będzie widać. Więc to jajko oczywiście zostawiamy. Następne jajko są również zalężone. To jest drugie jajko. I tu mamy trzecie jajko. Też jest zalężone. I ostatnie, czwarte. Też zalężone. To mamy w tej budce cztery jajka zalężone. Super. I jeszcze teraz musimy w tej innej budce sprawdzić, jak tam te jajka. A później się będą oczywiście bawi. Dobra, to jest ta największa budka. Tu również mamy cztery jajka. Już je prześwietlimy. No. Już teraz wiem, od której to jest od pary, bo na początku nawet nie wiedziałem, które to pary zniosły te jajka. O, tutaj mamy jajko pierwsze, mamy jajko zalężone. No już jest dość porządnie zalężone. Pozostawiamy. Następne jajko. Następne jajko też jest zalężone. Okej. I też zostały jeszcze dwa jajka. To jajko też jest zalężone, ale bardzo mało jeszcze. Bo jajka jeszcze mają czas, bo jedno właśnie to powinno być. No to powinno być puste, bo jeszcze. A nie, jest już zalężone nawet. No jest zalężone już nawet troszeczkę. No bo jeszcze nawet nie ma 5 dni, więc. Więc no. Więc nie będzie aż tak mocno zalężone. Można sprawdzić jeszcze inne budki, ale raczej nie ma nic. No nie ma nic. Tak to właśnie wygląda. No. Jakby jeszcze jakieś jajka były, bo mam jeszcze jajka u kozy, to też nagram film. Tam jest też jedno jajko podłużone od nimfy tutaj, jakiejś jednej. Miałem też to jajko od kanarka, co pokazywałem. Kanarek zszedł, podłożyłem je pod gołębia diamentowego. Gołąb diamentowy siedzi, mam nadzieję, że jajko nie obumarło. Powinno się kluć jakoś za 2-3 dni, więc no. Więc będę patrzył i jak coś to będę oczywiście nagrywał. No więc to by było na tyle, jeżeli film się spodobał, proszę o zostawienie łapki w górę, subskrypcji na moim kanale i do zobaczenia w następnych odcinkach.